sztuce jest najważniejsze, są pewne przekaz pewnych emocji i pewnych wartości, które są efektem przemyśleń artysty. Natomiast myślę, że ciągle tam, gdzie chodzi o kreację, gdzie chodzi o pewne wartości troszeczkę takie duchowe, wynikające z pewnych emocji, tam jeszcze chyba jest przestrzeń ciągle dla żywego człowieka i dla tych właśnie wartości, którymi gdzieś już umysł ludzki tylko jest w stanie się posługiwać. Rozwój sztucznej inteligencji będzie powodował co jakiś czas pewne takie dynamiczne skutki, które będą kreowały właśnie i dzieła sztuki, prawda, wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji. Gdzieś być może będą się pojawiały kolejne próby zaangażowania sztucznej inteligencji do kreowania w sztuce również. Natomiast to myślę, że będą pewne takie eksperymenty na potrzeby pewnego przełomu w rozwoju sztucznej inteligencji. Wykorzystanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy cyfryzacja, będzie miało swoje odzwierciedlenie również w sztuce. Niedawno pierwszy obraz stworzony przez algorytm, przez sztuczną inteligencję, został sprzedany i osiągnął bardzo wysoką cenę, kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Więc wydaje się, że tak jak w biznesie, tak i w sztuce, sztuczna inteligencja powoli będzie znajdowała również swoje zastosowanie. Ta sztuczna inteligencja, o której mówimy, jest zaprogramowana przez człowieka, ale nadal do człowieka należy wybór, co jest piękne, co nie jest piękne, prawda, bo każdy ma inne odczucia.